Witam po raz siódmy w... Zagrajmy w Sonic 3 The Blast w Yoshi's Island na Sega Mega Drive'ika. Tutaj mamy już praktycznie zimę na całego. Nawet miejscami dosłownie na zewnątrz to odczuć można. Chyba, że mieszkacie gdzieś w Afryce, to nie. Ale... liczy się przede wszystkim to, że jest ten fajny poziom. Bo jest piosenka bardzo fajna. Nawet nie wiem, który to jest akt, chyba drugi. Tak mi się przynajmniej wydaje. Po piosence można nawet odróżnić. Dawaj, wskakuj. No i jedziemy dalej. Wii! Nie, te momenty mi się podobają. One są takie bardzo kreatywne. Nie chcę być znowu zamrożony. Tutaj Knuckles. Właśnie, niektórzy mieliście, mi tutaj powiedzieliście, że... gdy już będziemy mieli wszystkie szmaragdy i pójdziemy znowu do Knucklesa czy do... Tailsa, to będziemy mogli zdobyć dodatkowe życie, ale w tej sytuacji mojej nie ma to w ogóle nawet sensu, bo ja już mam tyle żyć, że mam już po prostu wykończone to wszystko. Tylko teraz tak, ja potrzebuję osłonki, milutko. Przechodzimy teraz przez ten śnieg, który idzie, au. Nie. Przegrałem. Jest mnie dużo pierścieni, naprawdę. Bardzo dużo pierścieni. Sonic! Widać, lubisz być w pułapkach. Fajnie. Aj, kurczę. Ach, zraniło mi ptasioka. I to nie jednego. Tamten trzeci się jeszcze gdzieś... Pałęsa. Jak ten pan Wałęsa. Żartuję. O, jesteś. Chodź tutaj. Ej, zielony! Chciałem powiedzieć żółty, bo się napatrzyłem na jego dziób. No dawaj! Okej. Nie. Łe, to było bardzo łatwe. Nie będzie więcej trudno. Okej. I tutaj chyba przemierzyliśmy pierwszy akt, chyba. A, drugi! To jeszcze lepiej. 35 tysięcy punktów, bardzo ładnie. I teraz boss w Diamond Dust. Znowu ta zajebista muzyczka. Uwielbiam ją. O, w dupę! Nie! Dobra, moment. Jednak tu się zbytnio przeliczyłem. Chodź tutaj, ty jajo głowy głupie. No i co? I straszysz mnie tymi bałwanami, ty bałwanie. I tak ci to nic nie da, słuchaj. Robotniku. Za marne grosze. Pracujący pod banderą PZPR. Jeszcze jakiś jeden raz, dawaj. Nie no. Niebieski. Co ty robisz? Co ty robisz w domu na co dzień? Dobra, jeszcze jeden raz, zostanie w dupę. W końcu. Policzą się twoje dni. A jeszcze nie. Twój kalendarz się zakończył. Aha, jeszcze dwa takie te, bo tutaj zauważyłem dopiero. Nie, ja dopiero zauważyłem. Jeden już! Aha, i co? I to jest moja siła soniacza. Wow! Ej, nie pogardzę 10 800 punktów.
Vulcano Valley. To jest bardzo fajny poziom. Patrzcie, muzyczka jest świetna. Poziom należy do chyba najlepszych w tej grze, tak uważam. Chyba to jest drugi co do... drugi w kolei chyba taki poziom, gdzie jest chyba lawa. Popatrzcie, w jedynce nie było lawy. W Sonic Knuckles była. W Sonicu City nie była. Więc tutaj mamy drugi raz. Następny raz będziemy widzieli dopiero w Sonic Adventure. Czyli już w erze już obecnej. Dobra, pięknie. Mi się chyba wydaje, że ta piosenka była gdzieś jeszcze w jakiejś grze Sonica. Mi się przynajmniej może wydawać. Bo ja ją słyszę nie pierwszy raz w tej serii, ale mi się chyba wydaje, że to jest jedyne miejsce w tej w Soniku 14, gdzie jest ta piosenka. No to jest bardzo dobry motyw, taki bardzo dosyć pamiętliwy. Tak na pożegnanie Mega Drive'a, to jest takie bardzo... bardzo fajne. Mamy tu nowego flika, takiego lawowego, nie? Jak sami widzicie. Dobra, jedziemy dalej. Tutaj mamy wszystko. Tutaj czasami pomiędzy tymi... O kurde. Coś mi to przypomniało, taką skakankę ognistą. No, kiedyś skakało się na skakance. Nie ma lipy. Tutaj uwaga, tutaj będą pułapki w niektórych. Nie możemy wchodzić na te kwadratowe, bo zobaczycie, co się stanie. Właśnie, więc nie róbmy tego. Tu jeszcze coś mamy. O, osłona ognioodporna nam się bardzo przyda. Pierwszy raz tutaj dopiero występuje. Dobra. Chyba mi się wydaje, że ta piosenka pochodzi... znaczy, pochodzi stąd, ale jest także w Sonic Heroes. Chyba w ostatnim poziomie, jak mamy tego... jak on się nazywał? Ten... Final Chase, coś w tym rodzaju, nie, inaczej coś nazywało. Nie pamiętam. Dobra, jedziemy dalej. Ujacie, ile tej lawy. Tak za pierwszym razem, kurde no! Jaki niebieski Webster. Wow! A no tak, bo my mamy tą osłonę, ja już się przestraszyłem. Bez potrzeby. Tego nie lubię. Teraz zobaczycie, o co w tym chodzi. My biegniemy jeszcze tutaj, bo coś tu jeszcze jest. Nie zmieniam osłony. Ta jest jedną z najlepszych. A, tutaj też można iść. Dobra, to idziemy tak. Musimy skoczyć na tą platformę. I tutaj czasem można wypaść. Kurde. Chodź tutaj skaczący ptasiorze. Ale wyjątkowo mi to dobrze idzie, bo ja dopiero zrozumiałem, o co w tym chodzi. Znaczy nie dopiero, już wcześniej, nie? To tam poznawałem. Wcześniej grę. Dobra, jedziemy dalej. Dobrze. Dobra, i teraz uważajcie. O. Wyjątkowo w tym poziomie idzie mi nawet dobrze. Wcześniej tak kusiłem, lamiłem i tak dalej. Może dlatego, że już się bardziej skupiłem na gameplayu? Nie wiem. W każdym bądź razie w przyszłych grach Sonica też tak będzie. Chodź tutaj, pomogaj.
Idziemy uciekać. Teraz tak, tutaj pewnie będzie jakaś skrytka. Kurczę. Mhm. O. To, co straciłem, zyskałem. Świetnie. Ja już kontynuuję, nie chcę, bo tyle mam tych kontynuów. Poza tym ja już tak grę zrobię, że nie będę ich potrzebował nawet w ogóle. Kurczę, ciężko kimś czasem wcelować, jak macie dezorientację tych... dezorientację przestrzeni. Przez ten rzut izometryczny można się czasem pogubić. I momencik. Dobra, miło. Tutaj coś pewnie jest. Sprawdźmy to. O! Nie, coś był. Ja. To ja zrobię. No i znowu. Od tego można zginąć. Naprawdę. Jeżeli nadepniecie na tamten prostokątny cień i was przygniecie, no to was przygniecie. Prosta logika. Okej. To się akurat może jeszcze przydać. I koniec pierwszego levelu. Znaczy tutaj pierwszego aktu. Szybko mi to dosyć poszło. Zważywszy na to, że ja już trochę pamiętam ten poziom. Drugi może już niezbyt specjalnie, ale spróbujmy jeszcze go zrobić. Zamiast teraz dwie drogi, tak? I troszeczkę podrasowaną muzyczkę. Naprawdę uwielbiam takie coś. Że co każdy poziom zmienia się lekko muzyczka. Jest ten sam motyw muzyczny, ale się on trochę zmienia. I to jest właśnie zaletą tej gry. Tak samo w Sonicu 3 było. I w Sonicu Knuckles jest. Ach! Nie. Chciałeś mnie wystraszyć, co? Nie ma takiego łatwego życia. Nie, no byłem prawie na tej wysepce, no. Teraz to wiecie co. Teraz to jest dla mnie nic. Idziemy dalej, bo tu już nic nie ma. To jest zaje fajny motyw. Słuchajcie. Podziwiam Sega za to, co zrobiła w 1996 roku. Bardziej postarała się o wersję Mega Drive'ową, niż tak bardzo interesować się Saturnem. Bo w sumie Saturn był takim lekkim niewypałem. Sam lubię tą konsolę, bo nie jest wcale taka zła, jak się na nią tak patrzy. Z innego tutaj zaplecza, natomiast niestety ogólnie no, konsola nie wypaliła, no bo... Pierwsze PlayStation tak opanowało wtedy świat, że to jest... Dzisiaj PS3 naprawdę, powiem wam szczerze, nie potrafi dogonić Xboxa przez 6 lat i nadal Xbox 360 bardzo odpiera ataki PlayStation 3. Więc o czym to świadczy? No przede wszystkim jednak USA jest takim krajem bardziej dla Amerykanów. A Japonia bardziej dla Japończyków, więc tutaj Nintendo też korzysta z tego. Sega, no to widzicie, jest już tylko z producentem gier,
Sprzętu no niezbyt, może jedynie tam niektóre firmy, które chcą wydawać na licencję Segi konsole ich, znaczy konsole Segi, to coś tam jeszcze jest, ale to jest no już nie tak jak przynajmniej 10 lat temu, nie? Jeszcze. Że coś tam na Dreamcasta było jeszcze wydawane. Ale mimo wszystko Saturn jest dobry, ja nie mówię, że on jest zły, po prostu tylko porównywałem wersję. Wersję Sonic 3D Blast jest nawet dobra, nie jest zła, poprawiona grafika względem Mega Drive'a czy soundtrack to też, ale soundtrack tutaj ma jednak mocniejszą stronę na Mega Drive'ie, bo ja się nie dziwię, że na Mega Drive'ie jest więcej piosenek z późniejszych odsłon Sonica. Z tej gry właśnie. Z tej wersji gry. Więc to jest dosyć niesłychane. Ale to właśnie wersja Mega Drive'owa jest chyba najbardziej popularniejszą wersją tej gry. Inna wersja musi się iść schować. No bo widzicie. Tak już się przyjęło. Pewnie dlatego, że była rewolucyjna, bo Mega Drive to nie do końca umiejętnie potrafił takie rzeczy wyświetlić, ale przy umiejętności Segi udało się. Traveler's Tales, bo w sumie Tales, bo w sumie to obaj robili tą grę. Aż do końca ery Saturnowej. Z Sonikiem oczywiście mówiąc. I to jest właśnie cała ta historia. Związana właśnie tym, że wersja Mega Drive'owa jest jednak najbardziej taka znana. Przynajmniej niektórym. Bo mi bardzo jest znana, przecież wiadomo, gram w nią. Bez sensu bym powiedział, gdybym nie znał. Nie znam wersji Mega Drive'a z gry Sonic 3D Blast. Nie znam, nie? A gram. No właśnie, tutaj też musimy sobie uświadomić, że jest jednak sens. Okej. A jednak. Lecisz jeszcze. O, fajnie. Dużo tych pierścieni widzę. Czy ja się wróciłem, tak? Dobra. Rozumiem. Tak myślałem. No intuicja mi podpowiadała, to ja jestem w tym dobry. Nie chcę do ciebie. Nie, ja się wróciłem. Bez kitu. To ja nie chcę się wracać. Moment, a tam coś mamy? Nic. Tam jest przezroczysta blokada. Niewidzialna ściana. I mamy wszystkie ptasioki. I kolejne życie, i tyle już pierścieni, że to głowa nie mała. Ja to jestem dopiero świrus z tymi pierścieniami. Dobra, i koniec. No widzicie, jednak szybko przeszliśmy tą lawę, może jeszcze szybko przejdziemy bossa. Ostatniego głównego przeciwnika w tym odcinku. Mi poszło. O, pięknie. 700 tysięcy. Mogę pobić swój rekord, bo ja miałem gdzieś tak 980 tysięcy. Tak, pamiętam to. Tutaj już cała sprawa przebiega trochę inaczej. Tutaj tak, musimy po pierwsze omijać ten ogień. Po drugie, musimy uderzać prawdopodobnie w pojawiające się jakieś. Tak, już wiem o co biega. Muszę po prostu naskakiwać na niego. Aj, ale patrzcie, mam już wyjście. Paruwa się głupia pojawiła. Patrzcie, mam już wyjście, czyli trzeba tak uważać na ten ogień.
zresztą pieprzyć go, no chociaż nie, bo kurde... Przegrałem. Teraz tak uważajmy jednak. Teraz możemy naskoczyć na niego. Aj, naskocz na niego. Nie! No Sonic, miałeś na niego naskoczyć. Jaka parówka z ciebie. Tobą. Ajajaj. Załapałem go. Dawaj. Sonic kutafonie. Ach! W dupę! Nie! Jadę na ciebie. Dawaj. Jest! Widzicie? Tak się robi. Tak się robi poziomy. Żeby wygrać. I 10 tysięcy punktów. I bardzo pięknie. O to mi właśnie chodziło, żeby właśnie zdobyć taki piękny, okrągły wynik. Genii Gadget. Już mamy bardzo blisko koniec gry, dlatego że poziom... Ten jest przedostatnim poziomem, takim normalnym do eksploracji. Chyba, że mi się tak wydaje. Tak, przedostatnim, bo jeszcze będzie drugi i final boss. I wtedy skończymy Sonica 3D Blasta. Więc na razie to będzie tyle. Jutro możecie oczekiwać odcinka właśnie z tej gry. Tutaj będziemy właśnie się poruszali. Mam nadzieję, że wam się ten odcinek długi podobał. I do zobaczenia w następnym Zagrajmy w Sonic 3D Blast, bo już niedługo dokopiemy Eggmanowi do dupy i zobaczycie, jaka ta gra jest zarąbista i warto jednak w nią zagrać jeszcze do dzisiaj, więc do zobaczenia.